Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Bonkol Live i witam wszystkich na Nvidia GeForce.pl. Witam widzów zgromadzonych, moi drodzy. Dark and Darker, dzień kolejny. Ja, Barbarzyńca, solo, goła klata. To jest bardzo ważne, bo ja chcę wam pokazać, że ile ja wycisnę na klatę. Bo dużo ludzi się pyta, Bonko, a ile wyciśniesz na klatę? A to się dowiesz właśnie, gościu, dzisiaj. To się właśnie dowiecie, ile wyciśniemy na klatę. Dobra, idziemy. Chodź. Chodź tutaj, Muran, chodź. Dobra. Bum. Dwa hity na łeb. Dwa kilo? Ej, a jest ktoś tutaj z widzów, którzy ćwiczą serio? I wyciskają coś? Poza pryszczami na przykład na twarzy? Probym ćwiczy? Nie, probym to w ogóle... Przychodzi i sam siebie chwali. A, ale dzisiaj trening zrobiłem. A, teraz białeczko wleci. A, i się sam pochwala siebie. Tak, a, ale dzisiaj było. Ale jazda. Jedyne co cisnę to streamerów. A, czyli chwalisz się, że jesteś hamem. Czyli jak do obrażania, do ciśnięcia kogoś to pierwszy. Okej, okay, zapamiętam, zapiszę. No dobra, a czy powiedzcie mi, czy już przygotowujecie się do jakiegoś powrotu, do jakiegoś sezonu? Na przykład, nie wiem, motocykl ktoś wyciąga już, rower sobie w garażu wyciągnął. Co? Rolki albo nie wiem co. A grill, sezon grillowy. Właśnie, trzeba pierwszego grilla zrobić w sezonie na IRL-u, widzowie. To jak tylko będzie powyżej 0 stopni, bo teraz zimno ostatnio było, to musimy wziąć i grillka zrobić w plenerze jakiegoś delikatnego. Sezon biegowy, właśnie, jak teraz jechaliśmy do Krakowa w ten weekend, to strasznie dużo osób wyszło już na bieganko. Strasznie dużo osób zaczęło biegać. Pogoda dopisała, ludzie zaczęli, wiecie, wychodzić z domu i biegać. Ale dziwię się, że w Krakowie biegają. Trochę niebezpieczne jest biegać w Krakowie. To niebezpiecznie jest biegać w Krakowie, nie? Niebezpieczeństwo zatrucia czadem. Nie, nie, ja mówię o powietrzu. Nie, ale oni nie biegali w centrum. Biegali gdzieś indziej. Z gwiazdą się biega szybciej. Nie wiem, ile jest prawdziwych historii w tych opowieściach, a ile jest memów. Zatruć się gigaczadem. Ej, a jak wygląda zatrucie gigaczadem? Że zaczynacie nagle chodzić na siłownię, wyciskać gigaciężary i gadać jakieś takie... Dobra, powiedz mi, że jesteś świrem odnośnie swojego ciała i sylwetki i ćwiczenia, nie mówiąc, że jesteś świrem odnośnie ćwiczeń. Powiedz coś, co powiedział taki świr, co chodzi na siłkę i trzyma dietę. A, no, to jest z białkiem, nie? Ta, z tym białkiem. Ja zauważyłem, że to jest pierwsza rzecz, jaka w sumie się nasuwa na myśl, że... O, kurde, to ma dużo białka. Ej, to ma fest dużo białka. Warto kupić. Czemu jesz puste kalorie? Bo lubię. Bo lubię.
Oho, ktoś w pełnej zbroi chodzi. Tu ktoś chodzi. Dobra, on zlutował. Idę do niego. Widzowie, co? Idziemy go rozwalić na łeb? Idę go rozwalić. Chodźcie. Dzieci, C. Patty, dysk C. Dokumenty. Scanet dokument. SC, scanet dokument. Kurde, serio? O, pałką mnie ubiła, ja chcę to zobaczyć. Smoku się nazywał. Pokaż go. Dostał. Tak mało! Tak mało! No nie, no ludzie, dwuręczną bronią z buffami. Co jest? Nie rozumiem tego. Szkoda gadać. Bo wbiegasz w typa z metra w łepetynę, trza taką siekierą. No przecież celujemy mu, tylko że on się rusza. To nie jest tak łatwo, że ty za każdym razem trafisz mu w łepetynę, gościu. Uspokój się. Chcecie rogalem, żeby zagrać? Dziab, 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 żeby robić? Dziab, dziab, dziab? Ale chyba znerfili rogala. Aha, ale ty żadnym nie potrafisz. Co wie? Ja już z wami nie chcę mieć nic wspólnego. Umówmy się tak. Ja sobie streamuję. Wy se prowadźcie dyskusję na czacie. Udajemy, że się nie znamy. Dobrze? Potem kończę live'a. Rozchodzimy się. Gitara siema. Wódki razem nie piliśmy. Żeby wódkę wypić, trzeba się zasłużyć. Razem. Magic Interaction Speed. 14% Magic Interaction Speed mam do broni dwuręcznej dla Barbariana. Giga dobrze. Kurwa, jeszcze lepsza broń. Dobra, jedziemy. Ha ha!
Ale power na hita. Dobra, siadło. Drugi ubity. Dobra. Jakieś badziewie, buty. Okej. To nic nie miał. Pozdro, poćwicz. Fighter to był. O, lepsze spodnie. A nie, to są dla... O, ładne rękawice. Dobra. Świetnie. Dobra, to jest łucznik, ale nie będę z nim walczył teraz. Chwila. Ciężka robota. Okej. On coś tam leczy się. Dobra, tu jest ten gość. Idzie do mnie. Sto noga. Kurwa mać, stonoga. Szybko. Muszę przejść przez obok ogra. Ty, a ona... Ja myślałem, że koło tego ogra czy trola to ona będzie... No, ona jednak tutaj jest. Zamkniemy ją tu, nie? Jessa. No i dobra. To nie jest bychu, tak. Dwóch ubiłem, trzeciego już goniłem, ale mnie ubił goblin. Słuchajcie, ja wam coś takiego powiem. Kiedyś dostałem od widza, to wam muszę zdradzić, na urodziny dostałem. Dał mi trochę dla żartu, trochę na serio. Kupił mi Dogecoiny i dał mi klucz do portfela.
W tym takiego Dogecoina mi dał. Złotego. I prawdziwe Dogecoiny mi dał. Ale chyba już one spadły z wartości, czy zyskały. Czy ja już mogę mieszkanie sobie kupić za to? Zależy ile mam. No, tam Dogecoin jeden to chyba kosztuje 0,3 dolara, nie? Jakoś tam bardzo mało. Wciąż są nic nie warte, dokładnie. To trzeba je trzymać. Trzeba je trzymać na wypadek, jakbyśmy... Pamiętajcie to, co powiedziałem dziś. Niby dziś nie warte nic, a potem teraz byś se mógł pizzę kupić za to, a tak jak z bitcoinami. Kiedyś se mieszkanie za to kupisz. Ci co, jest więcej wart? O 50 groszy. Ale inwestycja. A nie, jest mniej wart. Czyli, że spada jego wartość. To niedobrze. To niedobrze, bo bym wolał, żeby rosła. Jak mam na przykład... Aha. Dzban. Najwyższa to było 2,38. A, okej. To była największa, tak? Kwota. A która kryptowaluta oprócz Bitcoina stała się takim giga też inwestycją nieoczekiwaną po latach? Była druga taka czy nie? Czy każda? Czy większość? Czy nie wiem co tam jeszcze? Eth? Usiądźmy sobie, zregenerujmy się. Złoto od 2000, nie. V-Bucksy. V-Bucksy? V-Bucksy. Dobra, widzowie. Muszę maila zobaczyć szybko. Typer. Cześć, jestem Robert. Prowadzę kanał. Szukam rozkręcenia biznesu o typowaniu. Nie no, nie no. Z tymi typerami to są niezłe jaja, nie? Tam jak już wiele tych afer wyszło z tymi typerami. Że w ogóle ci typerzy to tak niby działać chcą jak takie
ci typerzy to chcą działać troszkę jak takie piramidy finansowe, nie? Że oni tam mówią tak, wpłać stówę, potem kolejnemu wpłać stówę i oni niby za to razem większy zakład wpłacają. A potem nikomu nie dają. To są niezłe gigaskamy. Mnie nie widzi. Ciuciu. Nie, dałem ten okrzyk, którym on mi... Kurde, niepotrzebnie to robię, no. Bo ja używam tego okrzyku u barbarzyńcy i on wtedy, jak on mnie uderzy, to jest dupa. Daj, niestety. A la 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 ra. Nie, bo ja mam skill, który powoduje, że ja nagle bardzo mocno biję, ale przyjmowane obrażenia są tak mocne na mnie, coś za coś, tak jakby się odsłaniam, wiesz, garda. Garda spada. Mocno biję, ale mocno otrzymuję obrażenia też. Taki glass cannon, tak. Aha. Dawaj. To jest dla mnie teraz. Patrzcie, wigor. To dla mnie wigor jest dobry. Dla mnie wigor. Oj, tak, to wyrzucamy. Dawaj. To podnosimy. Patrz. Teraz zrobię 5 kili w tym meczu. Zobaczycie. Patrzcie. Idę i no teraz tak, po kolei. No, pierwszy, niech mi przychodzą. Niech mi tylko podchodzą, ja po prostu będę uderzał w nich. Po kolei. Patrz. Aha, dostałem w czoło. Dobra, dostałem w czoło delikatnie. Weź se HP max i armor pod ork bić. To bym orka musiał zrobić, ale... Ork berserker z dwuręczną mieczą, co? Może se orka właśnie... A i da się orka? Nie ma orka chyba. Czy jest ork skin? Chyba jest. To wezmę następnym razem. Cool game! Counter Maxi, a ty po polsku mówisz? Czy ty, skąd ty przyszedłeś tutaj? Halo! Hello! Where are you from? Mr. Counter Maxi. Where are you from? Pytam się. Ah!
Ta drukarka to jakaś porażka? Czemu? Przecież mi normalnie wszystko działa, tylko coś u ciebie niby, że jest porażka. No jeszcze powiedz, że nagle pierwszy raz w życiu chcesz, robisz coś na drukarce i będziesz chciała nową zaraz kupić. Jeszcze tego brakuje. Kartki ci wychodzą podarte, ale no to nie jest, że do... No to trzeba otworzyć. Słuchaj, ty masz brata od drukarek. To się powinna wiedzieć. To trzeba otworzyć, wyciągnąć, wsadzić ten wkład tam równo, żeby nic nie wyginało. Ja ci zaraz przyjdę, mogę to zrobić. To mi tylko powiedz. Kolor by się przydał? Nie, kolorowa drukarka jest najmniej potrzebną drukarką. W ogóle, Patty, do czego byś chciała kolorową drukarkę? Co byś chciała kolorowo drukować? O, tarcza się nie mieści. Siła, wigor, move speed. Ty, to wezmę to, bo to siłę daje, a my chcemy siłę, nie? Uuu, buty ze siłą. Uuu, ale mocne buty. Dobra. Jedziemy. Weź kup kolorową, bo ja będę... Okej, dobra. Mikołaj, to ja... Zaraz kupię kolorową. Jakim cudem ona ci drze kartki? Ja nie wiem, o co chodzi. Ja muszę to zobaczyć zaraz, Patty. Weź mi zaraz, zaprezentuj. Co się dzieje, że ona ci drze kartki? O kurde. Leżeć. Ale tak, to jest prawda, że jak jest źle włożony papier, to ona pod kątem go wciąga i tak dalej. Ale to zaraz zobaczymy. Tylko dokończę tego rana. Oho. Poprawiłem ten patent ciągle, ale nieważne. Ogólnie słabo drukuje, ale jak coś pasuje, to ok, ja nie mam nic do... Nie, właśnie, znaczy ona jest stara, to tak, ale ona nie jest taka stara, że ona, nie wiem, ma 20 lat. Ja ją kupiłem, jak założyłem firmę. Ona jest nowa, ona ma 9 lat. No, ale działa cały czas. Tak? To dzieciątko, tak. Z nikim nie walczyłem. Dobra, idę zobaczyć, co się dzieje z tą drukarką. Czekajcie. Dobra, teraz będzie ork bić.
Teraz, moi drodzy, zrobiłem build taki, że mam 15% HP więcej i mamy jeszcze 25% HP więcej, jeżeli użyję buffa. Także teraz robię inny build z Berserkera. Zobaczymy, czy się uda. No chyba, że chcesz, żeby przyjechała służby, żeby przyjechały, żeby zechcesz z nimi pogadać. Bo ci jest tak smutno, że nie masz z kim pogadać, że już musisz o służby prosić. No właśnie. Aha. Aha, dobra, zobaczmy. Ten będzie rzucał tym. Patrz, jak się. Pa. Dobra, dajemy go. Dobrze. Ej, dobra. Słuchajcie, przychodzi do was człowiek, który mówi: słuchaj, naprawdę, ja już nie widzę sensu. Nic mnie nie cieszy w życiu. Nie widzę motywacji. Chcę coś zrobić, co zmotywuje mnie do życia. A ty mu... I uwaga, tylko złe odpowiedzi. I wy mu co wtedy mówicie? Tylko złe odpowiedzi musicie dać. Najgorsze rady. Na przykład włącz Bonkola stream. Będzie dobrze. A nie, no jak będzie dobrze, to będzie dobrze. Idź pobiegać, tak. Zawsze może być gorzej, bo... Mogłeś być widzem Bonkola. Dziękuję, kochanie. Na ciebie można liczyć. Dobrze, ja zawsze marzyłem, że trzeba mieć osobę taką, która na przykład będzie cię wspierać. I ja właśnie mówię, o, to jest ta osoba moja, Patrycja Sakebęben. Vigor, move speed, casting speed. Siła, vigor, luck. Nie, dobra, weźmiemy tak. Wziąłbyś się za robotę. O, ja tak Patrycji czasem gadam. Patty miała jakiś taki zły dzień, miała i coś tam mówi, no, że coś tam. I mi mówi tam, nie, że tłumaczy mniej więcej. A, bo coś tam o czymś myślała i się jej smutno zrobiła. Mówię tak: Patty, weź się za robotę, bo to od tego siedzenia najgorsze, co możesz... Widzisz, to jest weź się, to od tego siedzenia, tak. Jakiś spell. Oho, idzie do niego. Dobra. Ty, a ja bym sobie go poszedł ubić, bo ja chcę przetestować mój build. Idę mój build przetestować, widzowie. Maga trzeba zrobić. Dawaj go, idziemy. Chodź. Idziemy na maga, ho. Kurde. Nie wiem, jak się to robi, to ku. Nie wiem, jak się to ku robi.
spadł! Wyłożył się chłop. A jak się robi ten... to? Strike a target, reducing their na 2,5. Ale to działa, jak działa strike a target? Po prostu muszę go uderzyć? Nie! Musiałem go ubić, bo ta gra nie pozwala na zaprzyjaźnienie się. Ale dostałem na łeb. Pokaż, co on tam ciekawego miał. Nic. O, miał jakiś... O, miał. Miał. Musimy sobie usiąść. To cię dzisiaj przytuli, tak dokładnie jak ja. To cię bardzo wytuli i przytuli za dnia. Może wolisz tulenie? Ja potrafię to też. Ja przytulam jak marzenie. I przytulam też jak zwierz. Rzuć broń! A, rzuciłem już! Teraz już rzuciłem. Czyli zaliczyłem. Tak jest! Of course! Yeah! Hoppa, hoppa. O, moja droga pani! O! Moja droga pani, w ogóle jak to brzmi. Och, moja pani. Och, proszę cię, moja droga pani. Bądź moją panią. Bądź mą damą. Dobra. Ej, ale to ja do teraz nie wiem, czy ten mój skill działa w taki sposób, że... Właśnie. Czy ten mój skill działa w taki sposób, że ja po prostu... Jak go uderzę, to od razu ma slowa. Chyba tak. Ale, bo ja go... nie da się... O, użyłem go. Czekaj, użyłem go. I to jest na jeden hit chyba. Zaraz zobaczymy. Spróbuję na jakimś goblinie to zrobić. O, czerwony goblin. Chodź. A okej, okay, widzę, jest cooldown.
I on teraz dostaje obrażenia, tak jakby z czasem, bo to jak tu jest napisane? Each time the target moves. A, że za każdym krokiem, kiedy on, każdy jeden krok zadaje jeden obrażenia, tak? To jest spoko, bo to jest tak jakby taka czasówka delikatna. Tylko to krótko trwa. U 4-8 obrażeń. Dawaj dalej. Co to za fajne rzeczy? Rękawice. Rękawice mogą być. Idziemy dalej. O, widzę go. Widzę. Czarodziej to jest. Nie, ja z magiem nie wygram, on za szybki jest. Ja muszę go jakoś uderzyć. Nie, no ja nie jestem w stanie nic zrobić mu, nie? Kurde, no nie jestem w stanie, no nie dogonię takiego maga bez ubioru. Biega jak wariat totalny. No nie, nie jestem w stanie, no. Nie da się dogonić. Ani go razu nie hitnę, nie? Bardzo szybki jest. Kurde, trzeba by było jakoś, no nie wiem, czy w ogóle jest jakakolwiek szansa z nim wygrać. Skacze, ma bardzo duży movement. No toporków, ale no to wiesz, to dostajesz dwa toporki na start gry. No może kupię więcej. Czekaj, może kupię więcej tych toporków, nie? Merchant, arm, weapon, weaponsmith. No czekaj, no kupię sobie taką broń. Dam ją tu, nie? Ale jeszcze, a toporki, a w ogóle gdzie się toporki rzuca? Woodsman to oddaje? Ta, Woodsman to robi. No dobra. Dobra, coś takiego zrobimy. Okej. Jestem ciekaw, czy toporkiem jak rzucę w chłopa, czy można nałożyć to Q moje, czyli to spowolnienie Achillesa. Bo to wtedy bym tak robił. O, toporek i rzut w kogoś i bym go spowalniał. Thank you.
To zaraz zobaczymy. Idziemy to sprawdzić. No 25% to jest sporo. Ognisko. Nie sprawdzimy, bo nie trafisz. Dobra, widzimy, że jest Warlock. Tam był Warlock, były czary Warlocka, nie? Ale nie wiemy, czy jest tu. O jest. On za ścianą jest. One się zbugowały, te gobliny. Z Warlockiem nie wiem, jak się walczy, bo on ma te popieprzone czary, ja totalnie ich nie rozumiem. Te niektóre mnie na hita zbierają. To znaczy, kiedyś był taki Warlock zbugowany, znaczy zbugowany, no trochę zbugowany był. Że tak bił. Dobra, buff do HP należy dawać tylko i wyłącznie już jak trwa walka. Nie ma co przed walką, bo buff do HP trwa... przez tylko kilka sekund. Buty. A, to jest Will. Ale bandaż jest. O, tam jest szkielet. I tu ktoś był ogólnie. Tu ktoś był. I nawet jest. O kurwa, w demona się zmienił. Co się stało? Jak? Jak on się zamienił w demona, Warlock? Co jest? Co jest grane, widzowie? To jest jakiś skill nowy? I on jest demonem? Ile on ma buffów nagle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć buffów ma. Ty, no chłop się normalnie w diabła zmienił. Pokaż. Blood Pact to się nazywa. Zmienia się w demona. Dostaje 50 HP, 50 armoru, 50 magic resista. Twoje ciało pokrywane jest płomieniami. Dostajesz 1,5% damage'a na sekundę. Czekaj. I zadajesz 2 magic damage per sekund wszystkim wokół. Kiedy... okej. Aha! Kiedy jesteś demonem, twoje skille zmieniają się na tylko demon only skins. Przecież to jest świetna postać w ogóle, ona jest... jesteś dwoma postaciami naraz. Jesteś jak Warlockiem, strzelasz
Strzelasz z tego, a jak walczysz z kimś wręcz, to zmieniasz się w demona. Przecież to jest giga dobre. Co to jest? Ja sobie muszę tym zagrać następnym razem. Pokaż, na którym poziomie to się odblokowuje. Upiorny Ryszard, pokaż mi to. Aha! Mogę mieć to na pierwszym poziomie już. I tyle. Aha, że until the contact is complete. Czyli kontrakt polega na tym, że musisz chyba kogoś zabić. Nie możesz się odmienić do momentu, aż... Nie wiem właśnie, co to znaczy wypełnienie kontraktu. Dobra. Zagram sobie jeszcze jednego. Tak raz zagra stary, mimo opeskie dostanie w pierdziel. No ale on prawdopodobnie miał 20 poziom tej postaci, wiesz? A ja bym wszedł na pierwszym poziomie na Warlocka. Kurde, ale chłop się w demona zamienił w ogóle, masakra. Ja muszę to sprawdzić. Ej, nie, ja idę to sprawdzić, czekaj, exit. Ja idę to sprawdzić. Zamieniam klasę. Ja chcę to zobaczyć, jak to działa w praktyce. Tylko sobie wezmę skill zmienię, nie? Spell. Spele są co? Hellfire, Power Sacrifice, to ja tego nie lubię, tych speli. A tutaj damy... Dobra, to dajmy. Dobra. A nie, no, no, no. Merchant. Squire. Base gear. Czekaj. To jest Warlock. A Warlock może chodzić... Takie? No może w ciężkich chodzić. Patrz. Warlockowi i klerykowi dali możliwość noszenia takich rzeczy? Co jest grane? Okej. Okay. Rękawiczek nie ma. Muszę to sprawdzić. Questy weźmiemy. O co chodzi z tym Squire? To dodali takiego NPC-a nowego. Znaczy no nie wiem kiedy to dodali, bo dawno nie grałem, ale na początku tego nie było. Kiedyś tego nie było. Że to jest taki trochę twój pomocnik, giermek jakiś i on ci będzie przynosił, on ci będzie nosił broń. Ale to polega na tym w tej grze, że ty jak jesteś noobem... Aha, matchmaking. Jaki matchmaking? Goblin Cave. Aha, bo ja wyszedłem. A, dobra, to muszę poczekać 100 sekund. No, w każdym razie, to jest taki ziomek, który pomaga noobom jakby, jeżeli chcesz wejść do gry, ale ty totalnie nie masz żadnych itemów, to on ci może z takich szarych itemów możesz sobie podstawowe giry jakby zbudować i on ci zawsze da jedną potkę, on ci da zawsze jeden bandaż, tylko ty sobie jakby ten gir startowy sam wybierasz. W jakim girze chcesz chodzić. To jest o tyle fajne, że
Każdą z tych postaci, która tu jest w grze, możesz zagrać na kilka sposobów. To znaczy, możesz zagrać w pełnym opancerzeniu, w pełnej zbroi, masz wtedy większą wytrzymałość na obrażenia, ale jesteś wolny, nie? I krępuje to twoje ruchy. Masz spowolnione ataki, czy też ruch. Natomiast możesz tak samo postacią zagrać bez użycia ciężkiej zbroi, tylko z lekką, albo w ogóle bez niej. I wtedy możesz nawet skille pod to podebrać jakieś. Że na przykład taki berserker jest przykładem dobrym. Że berserker ma skill, że okej, jak chodzisz w zbroi, to spoko, to jesteś broniony, ale możesz zagrać z gołą klatą. Jak grasz z gołą klatą, to masz plus 10 obrażeń więcej. Ale akurat gołą klatę to zawsze można ściągnąć. Tu bardziej chodzi o kleryka, przykładowo. Bo klerykiem możesz zagrać w zbroi ciężkiej, albo w takich robach, czyli w tych szatach dla maga, lekkich. Roby. Wolny na szybkość. Woda. Ja już nie piję tej wody, co wy mi tam wykupujecie i tak dalej, bo to sensu nie ma. Woda, woda. Woda, dzień... Smroda. Nie ma woda, nie ma dowoda. Ile? 20 sekund jeszcze. Nie, u niego się nie kupuje. Patrz. Squire. To jest Squire. I on mówi, że on ma dostęp do wszystkich podstawowych rynsztunków, nie? I ty tu w base gearze, tu akurat moja kamera zasłania. To są wszystko szare itemy. Ale zobacz, że szary item jest lekki pancerz z klofów, jest ze skóry i jest też ciężki. I ty sobie sam jakby wybierasz, możesz tylko po jednym wybrać. Czyli możesz na przykład wziąć jedne buty, tak? Możesz wziąć jedne rękawiczki, jeżeli są. I z nich budujesz sobie taki base gear. Tego nie było kiedyś, bo kiedyś to było tak, że każda ma predefiniowane. Kleryk zaczynał z tarczą i bronią jednoręczną, tak? A na przykład fighter też z tarczą i z jakąś szpadą. A teraz se możesz wybrać, z czym chcesz zaczynać. Jak oczywiście nie masz itemów. Bo jak już się ma itemy i się ma gear, to się nie stosuje tego, bo to są szare itemy. Zobaczmy. Zobaczmy, jak ten demon będzie działał. Aha, i on mi HP będzie zabierał. A nie. Nie wiem, co to jest za skill demoniczny. I on mi zabiera HP. No dobra, a teraz co to oznacza wypełnienie paktu? Kiedy ja wypełniam pakt? A nie, odmieniłem się. Czyli mogę się odmienić, kiedy chcę. Ej, to jest giga dobre w ogóle. Patrz. Jednak się mogłem odmienić, kiedy chciałem. Aha, zapomniałem, że nie gram barbarianem. Ty, niebieski potion. To on dużo uleczy. Yeah.
Dobra, idziemy zobaczyć to. W akcji. Muszę kogoś zobaczyć, gdzie jest chłop jakiś. Ja się muszę zmienić w demona, żeby się ktoś przestraszył. Ja chcę zobaczyć, jak będzie krzyczał. Chcę się żywić jego strachem. I będzie tak. Książka. No. Nie garb się. O Boże, diabeł! O Boże! Diabeł! O, tu ktoś był. Czekajcie, tu ktoś był. Ała! Woda i rozciąganie. Panowie i panie, skończcie dzisiaj już to rozciąganie. Proszę was. Skończcie. Kuniec. Pliks. Pliks, kuniec. Kuniec! Dobra, elegancko. Buty rozwalamy. Ale tu nikogo nie ma. Ja chciałem demona. Ja chciałem się w demona zmienić. Idzie. Ale dostała. Ale wybuchło. Ale to już nie przechodzi przez ściany? To był taki skill, co on przez ściany przechodził, nie? Ten od Warlocka. Wow, ale dostałem mocno. Co tu się wydarzyło? W plecy. Rozciągadę, woda, wrzuć broń. A, Jezus Maria. Ja to usunę stąd, ja to muszę wejść i to usunąć. To jest takie gówno, niepotrzebne to są te punkty tego kanału. Jedna z najgorszych rzeczy, jaką wymyślono. Na tym całym tłeczu. Aha! No i świetnie. Szkoda gadać.
Idę walczyć jednak krwawym Edwardem. To jest spoko, ale bym dał chyba coś innego. Move speed bonus i rage. To chyba bym wziął. To i to. Żeby doganiać ich. Crash? Dobra, to zobaczymy. Zobaczmy to. Dlaczego Edward jest krwawy? To jest nawiązanie do postaci z jednych seriali. W miodowych latach, podpowiem. Był taki kiedyś. Oj był taki kiedyś. Dobra. No, lore postaci jest fabułkowy, no tak. Krwawy Edward kiedyś było. Baczność. Eder, rzuć broń. Co to znaczy? Panie! Wywalaj ten tepór. Dobra, wywalam. Leży. No i już wykonane. Nie umie się bawić? Ale to co mam zrobić? Przecież no nie mam drugiego zastępczego. Jakbym miał... To by musiał tak, a nie! Tylko nie, wkażcie mi wyrzucać to parów! Bo przecież nie dam rady! O nie! Proszę! Znowu, nie garb się, proszę, nie! O nie! Ej, on powinien mi topór wydropić, ten chłop. O kurde! Dobrze. Niezły topór wydropił. Idzie skarbiec. Myślałem o szkole aktorskiej. Nie! Imo, na rolę w Świętej Wojnie byś się nadawał? A, no to dziękuję bardzo. Ktoś mnie bardzo, kurde, docenił. To by musiał tak grać, tam tak głupkowato, tak... Jeruna!
Juniwiedziun! Pieruna, dobra! Andzia! Andzia, słuchaj! Jak co, to mnie tu nie ma! Joida się skryć do haźla! Pieruna! Dobrze, dwuja, siadaj. Ósmy rano. Reaktywacja serialu. To by było coś. To by było coś. Czekajcie, zrobimy tak. Wypiję browara. Nie, no nie, nie zrobię mu nic. Nie jestem w stanie. Nie, no nie jestem w stanie do maga podejść. Nie jestem w stanie podejść do niego. Denerwuje mnie to właśnie. Że kurde, taki barbarian, to ja nie wiem, totalnie, no kurde. Ktoś z czarów, nawet największy noob mnie pokona, po prostu trzyma mnie na dystans, ja nie dobiegnę do niego. No chyba, że... No jestem tak wkurzony teraz na to, że jedyną szansą jest zmienić tak skille, żeby mógł sprintować do nich. Czyli... Move speed jakiś i bez zbroi w ogóle. Magic Resistance to po pierwsze. No i to jest to. Tu slow, tu rage. I bez ubrań. Merchant. Wszystko, co move speed mi daje. No spodnie bym musiał wywalić. Dobra, to ja to tak zrobię. Tylko jak trafię na jakiegoś innego ziomka, to tragedia będzie. Patrzcie. To wywalam. To wywalam. Hełm wywalam. Trzy rzeczy wywalam. I zobaczymy teraz. Dużo szybciej chodzę. Wyciągnięta broń. Aha. Potion. Potion wyciągnięty. Move speed zmniejsza jeszcze, tak? Czy w ręku, jak go trzyma się? Nie. Potion, jak się go pije chyba, tak? Jak się go pije. Dobra, dobra. Dobra.
No i dobrze. Nie no, muszę ich dorwać, bo to jest żart jakiś, wiecie. Nie no, mam Magic Resist teraz. Z Magic Resistem, wiesz, nie będzie aż tak źle. Szkielet, dobra. Czekajcie. Wypróbujmy to. Świetnie. Czekajcie, ktoś tu jest gdzieś. Czekaj, trzeba go dogonić. Kurwa. Ubiłem go czy nie? Tak, ubiłem go. Dobra, padł. Widzicie? Od razu go dogoniłem. Od razu inna rozmowa. Oho, tu jest ich kilku. Dobra, uciekamy. Super. Nie no, po prostu movement jest potrzebny. Tutaj w tej grze to movement, to jest połowa sukcesu. Tak? O, patrz, jest gość przede mną jakiś, nie? Jest! Tylko nie mam HP już! O kurde! Dobra. Szybko. Dobra, musimy się podleczyć. Dwóch ubitych, moi drodzy. Dwóch ubitych. Krwawy Edward zbiera żniwa. Toporki. O, rękawiczki sobie weźmiemy. Niebieskie buty jakieś gościu zdobył. Niebieskie rękawiczki zdobył. 40 obrażeń. Okej, toporki. Ale co? Z tym movementem ja mogę wszystko teraz. Teraz to ja robię.
tylko nie ma. Dobra. Movement 12. Move speed 5. Dużo lepsze te są move speed 5. Okej. No to jest ork bić! Moi drodzy, to jest prawdziwy ork bić. Siadam. Ork bić! Teraz to jest ork bić, tak. Magic resist jest. Nie padam na hita z czarów. Achilles Strike ładuje im slowa i Rage dodaje mi move speed. No i to jest to. Tu jeszcze spadł ten jeden, jak go ubiłem, nie? Dobra, uciekamy. To był dobry run! To był dobry run, żeby pokazać, że się da. Aaaa!